To jest druga z lamp, druga Mazda, która już jest rozklejona. Druga już jest zrobiona i dlatego mam nawet lustro z tej drugiej lampy tutaj. Tak to sobie wyglądało. Nad żarówką jest wypalone, dlatego te słabo lampy świecą. A powinno wyglądać tak, o. Ale my idziemy krok dalej i zamiast zrobić regenerację, bo nie tylko święty daje prezenty, ja dzisiaj daję prezent temu klientowi. W cenie regeneracji dostaję montaż projektorów biletowych. W lampy skrętnej to jest właśnie też wyzwanie. Długo to trwa, albo robię to pierwszy raz w tym modelu, ale pierwsza lampa już się udała. Ładnie soczewka skręca, jest pełny zakres ruchu lewo, prawo, góra, dół. Także teraz będę robił drugą lampę. Sklejamy montaż na samochodzie. Może się uda przejechać i zrobić filmik, pokazać Wam, jak świecą projektory biletowe zamontowane w Mazdzie 6. Tak szybciutko, nie ma gniazda już żarówki. Tak naprawdę tutaj nie musimy zaglądać, otwierać tego, także nawet przeszło mi przez myśl, żeby ten dekiel wkleić na stałe, ale tego nie robię. Tak to sobie wygląda. Bye.